odwrócony, skryba rozpoczyna wasz rozkład. Będziecie potrzebować jakiejś wiedzy, jakiejś pomocy, kogoś z zewnątrz. Może nauczyciel, może prawnik, ktoś z ogromną wiedzą. Będzie to związane z waszym jakimś działaniem. Jesteście architektami, którzy mają plany na stole, coś tworzą, coś budują. Może dom, może jakiś biznes, realizujecie jakieś cele zawodowe, osobiste i będziecie potrzebować kogoś, kto wam pomoże w dokumentach, w papierach. Ale ten architekt wskazuje na podróż, daleką podróż, więc wy wcale nie tworzycie czegoś w miejscu, w którym się znajdujecie. Myślicie o tym, by coś stworzyć gdzieś daleko. Inne miasto, kraj, kontynent. Planujecie coś dalekiego. Karta lata. Dużo pracy, dużo energii, ale także realizacja celów. To jest najlepszy czas, by zrealizować to, o czym od dawna marzyliście. I o tym mówi kolejna karta. Karta realizacji marzeń. Koniec czytania książek, przeglądania dokumentów, planów. Wychodzicie z domu. Zaczynacie doświadczać. Podróżować po świecie. Oglądać na żywo, dotykać tego, co do tej pory oglądaliście na ekranach swoich smartfonów. Wasze działanie, wasze marzenia, pragnienia nijak się mają do celu waszej duszy. On jest zatrzymany. Plany waszej duszy pokazują, że zostały zdominowane przez wasze ziemskie plany, waszych ziemskich tożsamości, waszych ego-umysłów. Wasza dusza tutaj nie może się realizować. Serce piramidy, biblioteka Akaszy. Karta, która leży dokładnie nad podróżą. Wy piszecie swoją przyszłość, swoje przyszłe doświadczenia i je spełniacie. Znajdujecie się w takim czasie, że nie ma żadnej siły, która mogłaby was zatrzymać. Ale w tej bibliotece Akaszy nie ma zapisków, w tej księdze życia, którą sami napisaliście o jakichś dalekich podróżach, bo jest tutaj spotkanie, zapisaliście sobie spotkanie z drugą połówką przed tym życiem, w księdze Akaszy. Ustaliliście miejsce, czas i się spotkacie. Doskonale wy się znacie, ale karta jest odwrócona. Wy nie jesteście gotowi na takie spotkanie. Materialnie, jako ziemskie tożsamości, realizujecie swoje cele, spełniacie pragnienia, marzenia, ale duchowo się nie rozwijacie. Więc takie spotkanie dusz, które znają się w duchowym świecie, nie może zakończyć się dobrze, bo jesteście nie gotowi na nie. I patrzcie, jaka karta znajduje się na szczycie piramidy. Umowa miłosna. Umowa między duszami na miłość, na wspólne życie zostaje zerwana. Wy w waszych umysłach bardzo marzyliście o tym spotkaniu.
ale duchowo jesteście na nie niegotowi. Na nie jeszcze jest za wcześnie. Dziękuję Tobie za subskrypcję, lajka i komentarz. To był przekaz dla Ciebie.